Cześć, w tym odcinku robimy przegląd kukurydzy. Jak tam sytuacja wygląda w okolicy 20 lipca? Dawno nic nie było. Ostatni materiał to było z siewu. No i już coś z ziemi wyszło na tyle, że już można pochwalić się efektem swojej pracy. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak jak Wam mówiłem, posiałem w dwóch rzędach z tego względu, że chciałem stworzyć taką zieloną ścianę, która będzie oddzielała mi tutaj część warzywną od części tutaj takiej lekko na dziko, którą mam. No i czy efekt tej ścianki został uzyskany? Nie do końca. Nie do końca. Powiecie, że nisko. No jest nisko. Ale dlaczego jest nisko? Już tłumaczę. Ja o tym aspekcie zapomniałem, jak siałem kukurydzę cukrową, a było to wyraźnie umieszczone na opakowaniu. Kukurydza Gucio F1, którą ja tutaj wysiałem, ona według producenta powinna dorosnąć do 1,70 m. Moja kukurydza tutaj, ta najwyższa, te wysokie, one mają 1,50 m. Także powiem Wam, jak na taką kiepską wiosnę, suszę, niedobór wody, nie jest źle. Nie ukrywam też, że tutaj ziemia nie była zbyt zasobna w składniki odżywcze. Ja dodatkowo tej kukurydzy niczym nie nawoziłem, no ale jednak jakiś plon ona dała. Także niektóre kolby, tak jak widzicie, one tworzy kolby. Niektóre są na późniejszym etapie. Tutaj jedna to w ogóle już kwalifikuje się do zbioru. Tak podejrzewam tutaj po tych włosach. One są brązowe, uschnięte. Trzeba będzie tam zajrzeć do środka, zobaczyć. Ale o dojrzewaniu kukurydzy będzie osobny materiał, także zapraszam. No ale są też takie kukurydze, które wyglądają o tak. Jakby dopiero niedawno wyszły z ziemi, także 5 liści. No to jest straszna różnica. I teraz przejdziemy sobie do opakowania. Tutaj są różne informacje od producenta. Najważniejsza informacja jest taka, że będziemy to zbierać we wrześniu. Tak, rośliny wysokość 170 cm tworzą cylindryczne kolby o długości do 25 cm. To się wszystko zgadza. Średnica 5 cm z dobrze zakrytymi czubkami. Tak, to też potwierdzam, tak jest. Wysiew około 10 maja, no ja posiałem trochę wcześniej, no i było niestety zimno. I teraz słuchajcie, po 2-3 ziarna na głębokość 4-6 cm. W rozstawie 40 na 40, tak, to się zgadza. Po wzejściu przerwać, pozostawiając dwie rośliny w jednym punkcie. No i lubi stanowisko ciepłe, słoneczne, gleby zasobne, składniki pokarmowe. No właśnie tych składników pokarmowych na pewno u mnie zabrakło. I jeszcze co Wam powiem. Ja tutaj nie siałem po 3 ziarna, siałem po 2 i zrobiłem pewien eksperyment. W niektórych punktach, gdzie siałem, pozostawiłem po jednym nasionku, a w innych pozostawiłem po 2. No i tak, tutaj mamy taką kukurydzę, ona ma 1,50 m wysokości. Zobaczcie, jak ona wygląda. Jedna. Tak się prezentuje. A teraz przejdziemy sobie tutaj do kukurydzy, gdzie zostawiłem dwie w jednym punkcie. Jak to wygląda? Jest zgoła inaczej. Tutaj dopiero pojawia się zgrubienie. Także ona tam będzie tworzyła sobie kolbę. Ta to w ogóle jest bardzo młoda. One konkurowały tutaj o składniki odżywcze, o wodę, których za dużo nie było. Tutaj inny przykład. Też kukurydze posadzone we dwie. Przejdziemy z drugiej strony, będzie lepiej widać. No i spójrzcie. Tutaj już pojawiło się zgrubienie. Tutaj rozwija się kolba zdecydowanie
szybciej, także fajnie. Jaki z tego wniosek? Według mnie, jeżeli masz mniej zasobną glebę, nie chcesz dodatkowo nawozić chemią, no to lepiej jest tą kukurydzę po prostu wrzucić jedno nasionko, ewentualnie dla pewności, że coś wzejdzie, wrzucić dwa, ale pozostawić tylko jedną roślinę. Zobacz tutaj. Tutaj kolba jest ładna, duża. Jeszcze sobie jakąś znajdziemy. O, zobacz tu. Tak samo. Jedna kukurydza w jednym punkcie. Ładna kolba. Także na pewno powtórzę siew kukurydzy w przyszłym roku. Z tym, że pozostawię po jednej roślinie w jednym punkcie. Także taki jest plan. W tym odcinku to już wszystko. Tak prezentuje się moja kukurydza. Wiadomo, mogłoby być lepiej. Jest jak jest. A następny odcinek o kukurydzy będzie dotyczył jej przetwarzania. Także będziemy robić kukurydzę konserwową. Zapraszam. Tymczasem Wam dziękuję i do następnego odcinka. Cześć.